Teraz też o wodzie, ale w innym stanie skupienia. Śliskie jezdnie to nie jedyne zagrożenie, jakie może spotkać kierowców zimą. Śmiertelne niebezpieczeństwo czyha też w powietrzu. Odrywające się od jadących ciężarówek tafle lodu mogą łatwo przebić szybę samochodową. Dlatego policja apeluje do kierowców dużych aut o sprawdzenie, czy na naczepie nie ma dodatkowego ładunku. Tomasz Burchardt. Na filmie nagranym policyjną kamerą widać, jak niewiele brakowało do tragedii. Lodowa bryła oderwana z ciężarówki o centymetry minęła osobowe auta. Żaden jadący tą drogą kierowca nie miał czasu na reakcję i wykonanie jakiegokolwiek manewru. I nagle widzę, że coś z niej leci. Nawet kierowcy z wieloletnim doświadczeniem nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, jak zachować się w sytuacji, gdy w stronę naszego auta leci lodowy pocisk. To jest taka energia, której przednia szyba nie wytrzyma, ona zostanie przebita. Znane są przypadki, że bryła lodu zabiła akurat kierowcę, bo ktoś coś nie pomyślał. Policja apeluje do kierowców ciężarówek, by szczególnie w czasie zmiennej pogody kontrolowali, czy lód nie zgromadził się na plandekach naczep. Kierowcy samochodów ciężarowych nie uświadamiają sobie chyba zagrożenia, jakie stwarza taki lód spadający z wysokości, przy dużej prędkości na inne samochody. Kierowcy tirów, z którymi dziś rozmawialiśmy, zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie mogą spowodować niechciane ładunki. Przyznają, że nie zawsze są w stanie usuwać lód, bo na parkingach brakuje odpowiednich ramp. W każdym własnym zakresie, jak jest pusta naczepa, od dołu rozbija lód, spina się do góry i zamiata. Tylko, a jak jest samochód załadowany, pod sam sufit to już nie da rady, no niestety. Kierowcy zapewniają, że przed wyjazdem w trasę sprawdzają naczepy. Często lód pojawia się nagle. Ja jadę akurat teraz ze Szwecji, akurat tam było na plusie, no to nie było tam tego lodu, ale jak ktoś jedzie tu ze wschodu Polski, na pewno już tam ma tego lodu, bo widzę nawet na drodze kawałki lodu leżą. Policja przypomina, że kierowca, z którego ciężarówki spada w czasie jazdy lód, może liczyć się z kilkusetzłotowym mandatem. Jeżeli taka bryła spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym, kierowca może trafić do więzienia nawet na 8 lat.